Cześć wszystkim, z tej strony Kamil i Michał z salonu Mazda Bułtowicz, witam. Szerzej nie będę przedstawiał, bo pewnie znacie z naszych filmów. Co prawda przyjechałem do Mazdy w innym celu, ale moim pięknym oczom nie ukazałeś się ty, tylko Mazda CX-80 i uznałem, że chociaż nie pojedziemy jeszcze, bo ten samochód nie jest zarejestrowany, ale warto pokazać go wam nawet, gdy stoi. No i opowiadaj, co tutaj nowego, czym to się różni na przykład od CX-60? Na pewno różni się długością, to na początek, bo dłuższy jest prawie o 24 cm względem CX-60. No co za tym idzie, ma to przełożenie na ilość miejsc w środku, bo auto możemy skonfigurować albo w wersji sześciomiejscowej, czyli dokładnie taki egzemplarz jak mamy tutaj, że mamy dwa fotele przednie, dwa środkowe i dwa tylne. Może być też wersja siedmiomiejscowa, czyli dwa przednie fotele, kanapa po środku i dwa fotele tylne. Więc... Czyli ci przerwę, taka wersja Maybach. To jest, że tak powiem, na życzenie. To nie jest standardowo tak, jak w tej chwili siedzimy, tylko może być... Dokładnie tak. Fotele tak zwane kapitańskie są opcjonalne, natomiast standardowo jest kanapa po prostu dla trzech osób. Jest też możliwość, to jest uzależnione od wersji wyposażenia oczywiście, żeby mieć tu jeszcze podłokietnik, tunel centralny, natomiast to jest w najwyższej wersji wyposażenia, czyli w Takumi możliwe, jeśli chodzi o wnętrze. Ciemne, tak jak mamy tutaj, czyli wersję Homura. Tu mamy dostępne dwie opcje, albo siedzenie podwójne, albo kanapa. Dobra, czy ten samochód można już zamawiać? Jeśli tak, to kiedy można się spodziewać odbioru? Jak najbardziej. Zamówienia zbieramy już tak naprawdę od kilku miesięcy. Teraz dopiero zaczynają do nas zjeżdżać pierwsze egzemplarze, to jest właśnie wersja demonstracyjna. Na dzień dzisiejszy, składając zamówienie, auto będzie już w produkcji styczeń 2025. Wtedy przewidywana dostawa to jest przełom marca-kwietnia. Kiedy będzie można pojeździć tym egzemplarzem? No, czekamy tak naprawdę na dokumenty, które umożliwią nam rejestrację tego pojazdu. Myślę, że około tygodnia, dwóch i auto będzie gotowe już do jazdy. Powiedzmy może trochę jeszcze właśnie o tej części bagażnik. Jeśli nie rozłożymy tych foteli, to jaka pojemność? Bagażnik po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń ma 687 litrów, więc prawie 690. Jeżeli mamy rozłożone fotele w trzecim rzędzie, to pojemność wynosi 258 litrów. Jeździłeś w ogóle tym samochodem już, czy jeszcze nie? To jest pierwszy samochód, który dojechał, jeszcze niestety nie miałem możliwości. Jeśli chodzi o napędy, no to mamy generalnie to samo, co jest dostępne w Mazdzie. Właśnie o to chciałem zapytać, jakie mamy tutaj możliwości, co tu się może znaleźć pod maską? Mamy dwie jednostki napędowe, czyli diesla, 3,3 litra pojemności, 6 cylindrów w rzędzie. Jedyna różnica jest taka, że w CX-60 mieliśmy dostępną wersję tylnonapędową o słabszej mocy 200 koni lub 4x4 254 konie. Tutaj jest dostępny tylko ten mocniejszy wariant z napędem na 4 koła. No i hybryda typu plug-in 327 koni, 2,5-litrowy silnik benzynowy plus silnik elektryczny. Jak jest z gwarancją i przeglądy? Co ile? Tutaj mamy to samo, co jest w przypadku pozostałych modeli, czyli 6-letnia gwarancja lub do 150 tysięcy kilometrów. Przeglądy wykonujemy co rok bądź co 20 tysięcy. Powiedzmy coś może z wyposażenia, bo widzę na przykład klimatyzacja, 3 strefy, coś z jakichś takich dodatkowych rzeczy, tak, na przykład, których nie ma. Tak, tutaj mamy 3-strefową klimatyzację, dodatkowo są jeszcze nawiewy na rząd ostatni, czyli trzeci. Mamy tam dla pasażerów z tyłu też i cup holdery, dwa porty USB-C, tutaj są dodatkowe dwa porty oczywiście i jeszcze dwa porty z przodu, czyli łącznie jest ich 6. Mamy podgrzewane fotele z tyłu, to też występowało już w modelu CX-60, natomiast w przypadku foteli kapitańskich z konsolą, co wiąże się też z jasną tapicerką w środku, fotele te tutaj w drugim rzędzie będą również chłodzone, więc to jest też nowość. Troszkę zmieniło się wykończenie, bo mamy też możliwość tutaj czarnej podsufitki, w CX-60 zawsze jest jasna. Zmieniły się takie detale tutaj jak wykończenie drzwi, też konsoli z przodu. To są takie smaczki, które trochę wyróżniają ten model na tle CX-60. No właśnie, bo tak wizualnie z przodu to praktycznie CX-60 zmienił się tył z tego co widziałem. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Można powiedzieć, że do słupków B bardzo podobny jest to model do CX-60, natomiast no cała różnica już jest właśnie z tyłu. No dobra, generalnie powiemy wszystko, jak tym samochodem będziemy mogli pojeździć, bo to jest najważniejsze, no ale jeszcze na koniec, jak to panie wygląda przy twoim stoliku, jak zaczniesz kalkulować, jakie tutaj mamy ceny? No tutaj oczywiście wiadomo, że każde kalkulacje są indywidualne. Zapraszamy do nas, do salonu, to na pewno każdemu zainteresowanemu taką kalkulację indywidualną przygotujemy. To co mogę powiedzieć, że nie są to duże różnice względem modelu CX-60, a jednak auto jest sporo większe i siedmioosobowe w tej maksymalnej opcji, więc naprawdę polecam. Jeśli chodzi już o
ceny takie startowe tego modelu, no to wersja z silnikiem diesla startuje od 280 900 zł, natomiast wersja z silnikiem hybrydowym typu plug-in startuje od 297 900 zł. No dobra, to wiemy wszystko, chociaż na koniec sprawdzimy jeszcze jedną rzecz, bo powiedziałeś, że ty się tutaj z tyłu zmieścisz. Zgadza się. A ja nie wierzę, więc... Producent podaje, że komfortowo może podróżować tam osoba do 1,70 m. Ja mam 1,85 m, więc sprawdźmy, jak to wygląda. To na koniec skakujemy. Dzięki. No dobra, nie kłamał. Jeszcze naprawdę całkiem duża przestrzeń nad głową, więc mówię, 1,85 m i naprawdę jest tutaj bardzo dużo miejsca, jeśli chodzi o przestrzeń nad głową. Jeśli chodzi tutaj o szerokość kanapy, no to drugie siedzisko zaczyna się tutaj, więc też myślę, że dwie dorosłe osoby siedząc tutaj, no nie będą ściśnięte. Dobra, dzięki, widzimy się. Dzięki, do zobaczenia.